O, mrówka. Halo? Cześć, Adrian. Mamy nowe zlecenie. Bardzo się cieszę. Jaka lokalizacja? Wrocław. Cel? Łazienka. Szczegóły masz na mailu. Przyjąłem. Bez odbioru. Mietek, mietek, mietek. Cześć, Mietku. No, witam. Jesteś gotowy? No, jak zawsze. Pakuj sprzęt i przyjeżdżaj. Mamy mało czasu, a robota jest do zrobienia. Bez odbioru. Bez odbioru. Krzysiu. Co? Zaczęło się? Zaczęło. Zaczynamy drugi sezon Mrówkowych Metamorfoz. Po udanej misji w Rybniku, gdzie przeprowadziliśmy remont pokoju dziennego u Grzegorza i Aliny, przenosimy się do stolicy Dolnego Śląska. Wrocław. Miasto spotkań, które nigdy nie zasypia. To tu mieszkają nasi kolejni bohaterowie. No to idziemy zobaczyć łazienkę, w której przeprowadzimy metamorfozę. Pracy dużo, a czasu niewiele, bo aż 5 dni. Remontem zajmie się nasz niezawodny Mietek, mistrz remontów. A moim zadaniem będzie ustalenie zakresu pracy z gospodarzami, wybór najlepszych materiałów, no i pomóc Mietkowi na tyle, na ile będę potrafił. Dzwonimy. A właściwie nie dzwonimy, bo nie ma jeszcze dzwonka, więc pukamy. Głośno! Dzień dobry! Cześć! Można? Zapraszam. Ania. Adrian, bardzo miło Cię poznać. Mnie również. A gdzie reszta domowników? Oto bohaterowie drugiej odsłony Mrówkowych Metamorfoz. Krzysztof, Ania oraz dwie urocze córki. 4-letnia Laura i 9-letnia Pola. Piękna, serdeczna i kochana rodzina, która niedawno podjęła jedną z ważniejszych decyzji w swoim życiu. Budowa domu. Większość prac wykończeniowych już za nimi, ale do finalnego kształtu wciąż daleka droga. Wspólnie z PSB Mrówka oraz naszymi dostawcami postanowiliśmy pomóc im w budowlanym szaleństwie. A gdzie reszta domowników? Córki w szkole i przedszkolu, a mąż w trasie. Kierowca? Nie, pracuje na planach zdjęciowych i jest basistą. Basistą jeszcze. Człowiek orkiestra. Można tak powiedzieć. To mam nadzieję, że po zakończonej metamorfozie zagra nam jakiś koncert, jasne, co? Jasne. Ale póki co idziemy na górę oglądać łazienkę, bo widziałem ją tylko na zdjęciach, ok? Jasne, zapraszam. Bierzcie kamerę, idziemy, chodźcie. A więc tutaj jest wasza łazienka. Tak jest. Jak widzisz, pewne prace już poczyniliśmy, ale jeszcze sporo przed nami. Spokojnie, Aniu. Jesteśmy tu po to, żeby wam pomóc. Założę się, znając ciebie już chwilę, że masz głowę pełną pomysłów. Jak to widzisz? Jaki kolor kawki? Na pewno musi być tutaj jasno, więc chciałabym jasny gres na podłodze oraz na ścianach. Mhm. A tutaj w miejscu, gdzie będzie umywalka, imitacja drewna. Ocieplimy wnętrze i rozświetlimy. Super. Miejsca nieco za mało na wannę, zresztą już poczyniliście pierwsze kroki, żeby była kabina prysznicowa. Rozumiem, że walk-in. Tak jest. I bateria podtynkowa. Termostat? Koniecznie. A co z umywalką? Tutaj będzie nablatowa i bateria też z termostatem? Bez termostatu, ale podtynkowa. Dobra, czyli czeka nas trochę kucia. Zresztą musimy też tutaj zrobić wylewkę z odpływem liniowym, ale spokojnie, Mietek, mistrz remontów na pewno sobie poradzi. Miejsce na tron jest już przygotowane. Dużo żeście tu zrobili. Potrzebujemy jeszcze oświetlenia. O to się zrobi szefowo, szefowa. Super, to co? Lecę zaparzyć kawę. Tego nigdy nie odmawiam. Okej. Okay. Ostatni rzut oka na surową łazienkę, no i bierzemy się do roboty. Dobrze, że możemy liczyć na silne wsparcie naszych dostawców. Zanim położymy kafle, musimy tutaj trochę nabrudzić, przygotować ściany pod baterie podtynkowe oraz podłogę pod odpływ liniowy. Gładź, gips szpachlowy oraz klej do płytek dostarczy nam firma Megaron. Kompletną armaturę, kabinę prysznicową, misę WC, umywalkę, baterie podtynkowe oraz odpływ liniowy skompletujemy razem z firmą Deante. O akcesoria glazurnicze i malarskie zadba marka Hardy. A skoro malowanie, ponownie witamy na pokładzie Dekoral. O odzież roboczą, akcesoria BHP, elektronarzędzia, silikony, akryle zadba dobrze wam znana firma Stalco. Musimy jeszcze rozświetlić nasze wnętrze i tutaj postawimy na markę GTV. I zdradzę wam w tajemnicy, że najprawdopodobniej oświetlimy też inne pomieszczenia, ale to przekonacie się w kolejnych odcinkach. A na koniec pozostanie nam dekoracja. I tutaj postawimy na zaprzyjaźnioną firmę Galicia, a konkretnie na markę Alsea. No, tak to właśnie widzę.
Kawa gotowa! Czyżby Fajrant? Ostatnie konsultacje za Anią. Przed wyjazdem do Mrówki warto sobie wszystko zwizualizować na stronie internetowej. W międzyczasie na miejsce przyjedzie nasz niezawodny fachowiec, Mietek, mistrz remontu. Oho! Wiesz co to za dźwięk? Pukanie do drzwi? Nie, moja droga. To jest dźwięk rozpoczynającej się metamorfozy. To co, zaczynamy? Zaczynamy, wchodźcie. Koniecznie oglądajcie następne odcinki Mrówkowych Metamorfoz.